Zwiastowanie jest początkiem zbawienia człowieka, ludzkości, świata. Dokonuje się odmiana tej rzeczywistości, pewne jakieś takie przenikanie tych dwóch, wydawałoby się, oddzielnych światów, wcześniej oddzielnych, ale dzięki Maryi, dzięki łasce Maryi następuje ich zjednoczenie. Jaki ma to związek dla mnie jako dla malarza? Taki, że też patrzę na rzeczywistość wokół Maryi, czyli po prostu rzeczywistość, która dotyczy nas jako ludzi, że ona poprzez ten akt zwiastowania może być rzeczywistością zbawioną, taką się staje, do tego zmierza. I ja staram się też właśnie w taki odmieniony sposób spojrzeć, przynajmniej odszukiwać tego znaczenia rzeczywistości. Ten obraz malowałem w ten sposób, że wpierw powstawało mnóstwo szkiców. W trakcie malowania są dla mnie sposobem myślenia. To znaczy myślę o jakiejś całości i o detalu i szkicuję. Ilość tych szkiców świadczy o takim ciągłym szukaniu w trakcie malowania, więc to nie jest tak, że po prostu wpierw powstał rysunek i ja go wypełniłem i namalowałem. Też miałem taki sen o tym obrazie, to znaczy przyśniła mi się jakaś kompozycja, jego ogólny widok i tego się już potem trzymałem. To jest pewna kompozycja owalna, ma też związek z oddechem, z ruchem. Zwiastowanie jest jakby początkiem życia. Początkiem życia jest oddech, ruach, prawda? Więc też chciałem tak zrobić, żeby w sposób taką, jeśli chodzi o formę abstrakcyjną, właśnie żeby obraz był takim wdechem, wydechem, początkiem wszystkiego. Budowałem obraz kolorem. Kolorem i kompozycją. Kolor ma tutaj dla mnie fundamentalne znaczenie. Właśnie znaczenie, również znaczenie ma kolor. Oczywiście ten kolor oddziaływuje przede wszystkim zmysłowo, czyli uzmysławia to, co się tutaj dzieje na tym obrazie, a dzieje się coś pomiędzy poszczególnymi elementami. Jakaś jest przestrzeń, która jest jakaś wspólną przestrzenią do właśnie dialogów, do oddziaływań. Tutaj to jest scena spotkania Maryi i anioła w obecności Boga, Ducha Świętego, małego Jezusa. Jest też jakby część dolna, która jest ziemią, część górna, która jest niebem, bardziej świetlista. Ta dolna jest właśnie zacieniona, bardziej materialna, więc jest to też spotkanie materii ze światłem. Dla mnie malowanie było też aktem poznawczym.